boksie nigdy nic nie przychodzi łatwo, ale dzisiaj wygrałeś stosunkowo łatwo jednak. No tak, stosunkowo łatwo, tylko że wiesz, że cały obóz przygotowawczy, tyle ile ja zrobiłem sparingów, tyle ile wyrzeczeń różnych, to wiesz, to tego się nie widzi, co nie? Ale to, na to trzeba pracować jednak. Jak ta walka wyglądała z twojej perspektywy w ringu? Od samego początku czułeś, że masz kontrolę nad tym, co się tam dzieje? No pierwsza runda była taka bardziej na rozpoznanie i już czułem go, że nie może mi zagrozić, że wolny jest, że zostaje z nogami, także złapałem go jednym prawym sierpem chyba. Także no co, a drugie się skończyło tak jak skończyło, muszę sobie tą walkę obejrzeć, bo wiesz, jeszcze mocno nie opadły, także na spokojnie. Zaskoczyło cię, że sędzia przerwał walkę tak szybko, że już ją zakończył zamiast liczyć? Nie, no przecież on nie wiedział, co się dzieje, co nie? Odwrócił się plecami, obwisł prawie na linach, także no nie ma o czym mówić chyba. No muszę to też zobaczyć, obejrzeć. Tam. To taki scenariusz marzeń na ten pojedynek? Nie, chyba nie. Scenariusz marzeń był jakiś może inny, ale nie jest źle. Jakie teraz plany? Jak ty widzisz te kolejne kroki w swojej karierze? Tomek Babilański mówił przed chwilą, że wrócisz pewnie dopiero jesienią. No, generalnie chciałby, żebyś wystąpił w kolejnej edycji turnieju wadze junior ciężkiej. Bardzo mnie to cieszy, także ja teraz odpoczywam 2 tygodnie i tutaj usiądziemy na pewno z promotorami, będziemy podejmować jakieś decyzje. Tutaj wszystko leży w rękach Tomka i Zbyszka Ratyńskiego, także... Ja jestem otwarty na propozycję, nigdy w życiu nie odmówiłem żadnej walki i myślę, że tak będzie do końca. Także tylko poważne propozycje. Czy dalszą karierę z promotorem planujecie kontynuować też za granicą, czy na razie skupiacie się jeszcze na walkach w Polsce? Na pewno tak jak rozmawialiśmy przed moim zawieszeniem, miałem wylecieć do tych Stanów na jakiś obóz, także myślę, że będę chciał z tego skorzystać. Jakieś tam 3-4 tygodnie z chęcią bym odwiedził jakiś nawet, już nie mówimy o Stanach, tylko nawet i Anglia, także... Albo na jakiś obóz, bo to mi się przyda. Czy pojawiały się już propozycje walk o tytuły, tak jak na przykład Mistrzostwa Europy? Nie, jeszcze nie, no ale myślę, że dążymy do tego i takie walki są po to robione, także wystarczy czekać. Myślę, że jeszcze jakaś jedna mocna walka i, no i zobaczymy, tak jak Tomek mówi, jeszcze z nim rozmawiałem, ale jak mówi o tym turnieju, no to była fajna sprawa, co nie? A ty czujesz, że jesteś gotowy, bo to jest kolejna walka, kiedy walczysz z rywalem, który boksował wcześniej z topowym polskim zawodnikiem i po raz kolejny wypadasz lepiej niż twoi rodacy. No tak, wypadłem lepiej, może był nieprzygotowany, może nie chciał walczyć, wiesz, różnie mu bywa, co nie. Zobaczymy teraz, jakie będą komentarze, nie? No dobra, ale nie przyszło się, że tak by się... Ja to się cieszę, bo zrobiłem kawał ciężkiej roboty, wiesz. On też przyjechał, powiedział, że przyjeżdża po wygranym i to jeszcze przed czasem, także ja się cieszę z tego. Po tym prawym już wiedziałeś, że jest po walce? Już wiedziałem, po lewym prostym, jak już mi tak wiesz, zaczął stawać na piętach po lewym prostym, już wiedziałem, że go skończę przed czasem, że to się skończy przed czasem. No i ten prawy siadł w pierwszej rundzie, prawy sierp, a później muszę to zobaczyć, jak to się skończyło. Na pewno wiesz, z kim wcześniej tu rodalo boksował. On przegrywał z zawodnikami naprawdę mocnymi. Majlis Gredisz, czy Włodarczyk ostatnio na punkty. Dmitrij Kudryaszow, z którym też wygrał. Własow, no wiem, z Kudryaszowem, także ja wiem, z kim walczył, bo oglądałem jego walki, także wiesz. Cieszę się bardzo z tej wygranej. To zwycięstwo daje ci pewności siebie, czy ty nie musisz sobie takimi zwycięstwami niczego udowadniać? Nie, ja sobie nie muszę niczego udowadniać. Ja robię swoje, robię to, co kocham. Bawię się tym i po prostu fajnie, że to mi wszystko wychodzi. Fajnie, że zmieniłem trenera, że ten sztab szkoleniowy jest zmieniony, bo widać tego efekty, także wszystko na plus i jedziemy dalej. I po prostu będę robił to dalej, tak? No właśnie, to jest kolejna walka, w której sobie poboksowałeś. Zacząłeś z Mańkuta, potem zmieniłeś znowu na normalną pozycję. No tak, bawię się właśnie z tego Mańkuta, z trenerem dużo robimy, na sparingach też, także coraz lepiej mi to wychodzi. I widziałem, że jak zmieniałem właśnie pozycję na Mańkuta, to za bardzo też nie wiedział już, co się dzieje, także... Także to jest fajne, bo to jak zmyla trochę przeciwnika. Przed pojedynkiem powiedziałeś mi, że po walce będziemy mogli porozmawiać na te sytuacje gorsze, które się działy w twoim życiu ostatnio. Jak ty byś to wszystko skomentował, co ty czułeś wychodząc do ringu, mając ze sobą takie przeżycia? Czułem, że czeka mnie bardzo ciężka walka. To czułem. I że muszę wykonać swój plan. Nic więcej. To jakoś rozbijało przygotowania? Nie rozbiło. No wiadomo, że tam 2-3 dni coś tam zawirowania jakieś były w głowie, ale
ale z trenerem wszystko opanowaliśmy i widać z tego efekty, także fajnie, że tak mi doradzili, że mnie ukierunkowali i fajnie. Ale gdzieś tam marzę się po prostu na te szwarce. Fajnie. Dzięki.